Skoczkowie narciarscy wspierają Dawida Kubackiego, jego żona walczy z ucień w szpitalu, myślami jesteśmy z wami. W poniedziałek Dawid Kubacki ujawnił na instagramowym profilu, że przeżywa obecnie trudne chwile. Jeden z najbardziej uznanych skoczków poinformował obserwatorów, że jego żona trafiła niespodziewanie do szpitala, gdzie walczy teraz o życie. Komunikatowi towarzyszy los diecie kobiety tulacej dwójkę ich malutkich córek. Żona Dawida Kubackiego walczy o życie. Skoczek opublikował przejmujący wpis, foto. Mój nagle powrót do domu. Jestem wam winien słowo wyjaśnienia, zaczął, nawiązując do rezygnacji z niedzielnego skakania w Vikersund. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie, oznajmił. Zapewniając jednak, jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Sportowiec oznajmił TS, tym samym na ten sezon kończy się jego przygoda ze skokami. 33-latek, który zaledwie 3 miesiące temu przywitał na świecie druga z pociech, mógł liczyć pod wpisem na liczne słowa wsparcia, zarówno od fanów, jak i osób publicznych. Wśród komentujących znaleźli się nawet jego rywale, którzy mieli konkurować z nim w niedzielnym konkursie w norweskim mieście Vikersund, gdzie Polak miał walczyć o miejsce na podium w klasyfikacji generalnej Rafajer. Żona Dawida Kubackiego urodziła. Opublikowała zdjęcie ze szpitala, zdradzając plec i imię dziecka, foto. Wszystkiego dobrego Dawidu dla ciebie i twojej rodziny. Naprawdę mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, życzył Niemiec Karl Geiger. Myślami jesteśmy z wami. Wszystkiego dobrego, napisał pochodzący z Austrii Stefan Kraft. Trzymajcie się wszyscy mocno. Najlepsze życzenia i trzymamy kciuki, życzył Norwek Halvor Egner Granerud. Na wyrazy współczucia i słowa otuchy zdobyli się także Maciej Dowbor czy Magdalena Stepien. Z kolei żona Kamila Stocha, Ewa, pozostawiła pod postem skoczkę serduszko. Walczcie, kochani. Dużo zdrowia i siły, życzyła Stepien. Trzymajcie się. Dużo zdrowia dla żony. Będzie dobrze, musi być dobrze, zapewnił Dowbor. Pudelek również życzy Marcie szybkiego powrotu do zdrowia.